Naszym kolejnym gościem w naszym studio przed palotyńskim spotkaniem młodych jest pani Ewa Ziętek, którą serdecznie witam i dziękuję już za przyjęcie zaproszenia na warsztaty medialne, za to, że pani mogła tutaj być, podzielić się tym, co robi na co dzień, a przede wszystkim swoim świadectwem, bo też było to wyczuwalne, ta interwencja Pana Boga, te swoje spojrzenie na świat właśnie przez plany Boże. Jak się pani mówiło? Jak pani się czuła? Dobrze mi się mówiło. To wspaniale być w takiej grupie młodych ludzi, którzy słuchają. Nie wiem, ile zostanie w nich z tego. No, zobaczymy. To super, że mogłam być. Po owocach ich poznacie. Ja myślę, że warto młodych ludzi uczyć. Uczyć i też organizować takie spotkania chociażby z osobami, które chociażby widzimy na ekranach telewizji, widzimy na pierwszych stronach okładek. Osoby, które nie wstydzą się Jezusa, które poprzez swoją pracę ewangelizują, że to jest taka właśnie dobra metoda. Pani kiedyś miała styczność z ludźmi młodymi właśnie na takich spotkaniach. Czy pani uczy też, reżyseruje? Znaczy, ja wspomniałam, że byłam parę lat nauczycielką i to bardzo mi odpowiadało i cieszyłam się. I tylko, że no za bardzo mnie to wciągnęło. Musiałam się zdecydować jednak, czy jestem nauczycielką, czy aktorką, jakoś nie umiałam tego podzielić. Ale zawsze z radością, z ludźmi młodymi jak najbardziej. Jak połączyć w życiu bycia aktora, bycie katolikiem, prawdziwym chrześcijaninem, niedzielna msza święta właśnie z pracą? Jak to pani też łączy? Normalnie, udaje mi się. Znaczy udaje mi się, mniej pracuję trochę teraz, trochę z własnego wyboru też. I no, tak staram się, każdego dnia szukam tej odpowiedzi i zawsze to trochę może polega na pewno na jakimś zawierzeniu absolutnie, na jakiejś może małej rezygnacji z siebie, która bywa bolesna. Hasło tegorocznego spotkania to Bóg też człowiek. Bóg też jest człowiekiem i też przyszedł tutaj na ziemię. Kim dla pani w pani życiu jest Bóg? No to w tym krótkim bardzo takim wywiadzie, do tego ksiądz bardzo, jakbym mogła tak powiedzieć, chciałabym, żeby był wszystkim, chciałabym. Nie wiem, czy to udaje mi się do końca, na pewno nie. Ale kto powiedział to zdanie, że gdy Bóg jest na swoim miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Więc chyba codziennie powinnam sprawdzać, czy jest na swoim miejscu. Chciałabym. I do tego też zachęcamy tych wszystkich młodych, którzy już w piątek i w sobotę przyjadą do Ołtarzewa. Pani Ewa Ziętek była moim i waszym gościem. Dziękuję. Dziękuję również bardzo.